Hejka, witajcie w nowej seryjce na moim kanale. Jesteśmy sobie dzisiaj w Psychiatryku Challenge, ale mamy tutaj postaci, które bardzo dobrze znamy z ostatnich moich odcinków, ponieważ uznałam sobie, że zrobimy sobie coś takiego bardziej wyjątkowego niż po prostu jakieś takie randomowe tworzenie simów oraz umieszczanie ich w takiej typu rozgrywce. Tylko po prostu wezmę simów, którzy są uznawani za zbugowanych, nie do końca simów, których możemy wzywać, ponieważ no, mogą wywoływać jakieś błędy. No, ogólnie lepiej, żeby oni sobie siedzieli we własnych folderach i żeby gra ich wywoływała wtedy, kiedy jest taka potrzeba. No ale wiadomo, jeżeli ktoś mniej więcej ogląda moje odcinki na bieżąco, to wie, że dawno tą tak jakby granicę przekroczyłam. Jeżeli chodzi o dobór simów, to wybrałam sobie ich podług tego, żeby na pewno oni mi w tym challenge'u nie wzięli i albo się nie zrestartowali, albo żeby na przykład, nie wiem, no, gra nie uznała, że trzeba ich stąd wyrzucić. Albo żeby nagle nie zniknęli. Wydaje mi się, że ten dobór simów, których mam, no myślę, że pociągnę nimi parę ładnych odcinków. Troszeczkę nie mam przekonania co do pani Sadeckiej, ponieważ wiem, że ona lubi znikać. No ale trzymam kciuki, że jednak ona pozostanie z nami na dłużej. Troszeczkę się obawiam tego challenge'u, ponieważ nawet do końca nie wiem, czy wszyscy ci simowie, będąc u nas w rodzinie, będą odczuwać takie pragnienia jak normalny sim typu głód. No liczę na to, że tak, bo no, jeżeli chodzi o Psychiatric Challenge, to właśnie chodzi o to, żeby przede wszystkim przetrwać danym simem. No a wydaje mi się, że zabawa zaczyna się wtedy, póki dopiero co, nie wiem, im trup ściela się gęściej, tym lepiej, więc no mam nadzieję, że oni jednak będą zachowywać się jak typowi simowie i w razie niepowodzenia nawiedzi nas mroczny kosiarz. Oczywiście psychiatryk budowałam sama, co w sumie widać, on jest obleśny i obrzydliwy. No ale uznałam sobie, że w razie co jak no ten psychiatryk nie spełnia normy psychiatrykowo-simowego uznania, to chociaż właśnie ja robię to wszystko tymi simami. No przypuśćmy sobie, że wszyscy oni znajdują się w psychiatryku, ponieważ każdy szanujący się gracz simowy obawia się tych simów, ponieważ ci simowie kojarzą mu się najczęściej z korupcją otoczenia i z czymś nieodwracalnym. No i powiedzmy, że ci simowie sobie wzięli to bardzo mocno do serduszka, no i przez co nie wytrzymali psychicznie i trafili do naszego Asylum Challenge. Tak? Tak. Dobra. Jeżeli chodzi o samą o sam gameplay, to ja tak do końca nie wiem, jak się gra w Psychiatric Challenge, w sensie posiłkowałam się innymi twórcami oraz ich psychiatrykami, przez co tak troszeczkę próbuję sobie to wszystko ułożyć w logiczną całość. W każdym razie rozumiem jedno, że na parceli musi być o jedno łóżko mniej niż jest simów, tak samo jeżeli chodzi o ilość miejsc siedzących. I to wszystko oczywiście zapewniłam. Nie może też być jakichś tam wiele wygód, muszą być tylko takie rzeczy, które zaspokajają podstawowe potrzeby. No albo na przykład właśnie, jeżeli jakiś sim by chciał gdzieś tam awansować. No to też mamy narzędzia, które pozwolą na rozwijanie umiejętności. I tutaj od razu podkreślam, ja tego nie wiem. Ja po prostu kupiłam tak na oko wszystko, aby simowie mogli sobie to rozwijać, a właściwie mój jeden wybrany sim. A czy to jest dozwolone, to do końca nie wiem, no ale przypuśćmy. W razie co, to nakierujcie mnie proszę w komentarzach. I też taka kwestia sporna, bo jak tak widziałam u niektórych, to niektórzy na przykład włączali sobie kod, który zakazywał starzenia się simów na parceli.
Ja na razie tego nie będę używać. Zobaczymy, jak Simowie sobie będą z tym wszystkim radzić. Coś jeszcze miałam powiedzieć. Aha, no oczywiście, jeżeli chodzi o takie podstawowe zasady Asylum Challenge, to chodzi o to, że kieruję tylko jednym, jedynym simem, którym muszę wykonać jego marzenie życiowe. Jeżeli marzenie życiowe zostanie wykonane, no to wtedy sim tak jakby jest uleczony i no, wyzwanie się kończy. I pytanie tylko, czy jego jak ich tutaj nazwać? Współdzielący ten cały psychiatryk, czy będą pomagać temu Simowi, czy może będą doprowadzać do jakichś tam pożarów, to się przekonamy. Okej. Jeżeli chodzi o wybór mojego sima, którym będę sterować, to jest troszeczkę dosyć kiepskie, bo no jak to bywa przy tych simach, którzy niekoniecznie powinni być w grze, wylosowało mi się takie pragnienie, jak to chyba miała pani Zadecka, wydać bestseller. I to ja od razu skreślam, ponieważ tutaj nawet nie mamy komputera, aby móc coś takiego wykonać. Więc pozostaje nam tylko albo Wiedźma Twardziel, ponieważ on chce stać się szefem agencji wywiadowczej. Albo chyba, o ile dobrze pamiętam, Nikczemny Szarlatan, tak, bo on chce być ministrem edukacji, a tak to wszyscy mają jedno jedyne parszywe marzenie życiowe właśnie z tymi bestsellerami, więc myślę, że Nikczemny Szarlatan będzie moim simem właśnie w tym challenge'u. No i co? Chyba tak mam nadzieję, że mniej więcej wszystko wyjaśniłam, na czym to ma polegać, więc po prostu może puśćmy czas i sprawdźmy, czy to w ogóle da radę. Oczywiście pozbyłam się wszystkich innych Simoleonów. Moi Simowie mają zero. Ale no mam nadzieję, że nikczemny szarlatan sobie niedługo za pomocą gazety znajdzie jakąś pracę. No i na razie Simowie się zajmują sobą. Wielka Stopa mal sobie maluje. Tutaj nawet ktoś znalazł sobie zainteresowanie hobby. W tym przypadku jest to Ideal Simorośl. No a ja od tej pory już nie mogę nikim innym klikać. O nie, nikczemny szarlatan chce liwnąć. Niedobrze, halo. Nie pozwalam ci. Nie, nikczemny. Nikczemny, to ma być naprawdę. Nikczemny, dlaczego mi to robisz? W przednich odcinkach normalnie się tobą grało, przestań. Nie liwuj nigdzie. Czekaj na gazetkę, dokładnie gazetka zaraz będzie, ale ogarnij się. Jak ja go mogę zrestartować? Ja go muszę jakoś zrestartować. O nie, już początek serii, takie problemy. Niedobrze, nie podoba mi się to. Jak mam być szczera. No. Okej. Nie mogę go zrestartować, ani nic, serio. Nikczemny, ogarnij się, poszukaj sobie jakiejś pracy, może ci przejdzie. Musimy znaleźć jakąś pracę, nikczemny, posłuchaj. Nikczemny! Nikczemny! Znajdziesz jakąś robotę. No nie, no dobra, no to niestety muszę jednak grać się Wiedźmą Twardzielem. Myślę, że on chciał być tym szefem agencji wywiadowczej. No niech będzie, to poszukaj pracy. O, proszę. Okej, no i supi. Tylko pytanko, czy on coś znajdzie? Opowiadacz dowcipów? Archiwista prawa. Okej, myślę, że musimy jednak zdobyć jakąkolwiek pracę, aby móc sobie zapewnić środki, na przykład do lodówki i tak dalej, więc szukamy pracy i bierzemy tak zwane byle co. Ale najważniejsze jest to, że nikczemny szarlatan wcale się od nas nigdzie nie oddala, tylko sobie to po prostu krąży. Okej. Grunt to, żeby się nie restartował.
Dobra, może być opowiadacz dowcipów. To ty w ogóle będziesz potrzebować do awansu. Czyli póki nie znajdziemy swojej wymarzonej pracy, to będzie lipa. Charyzma. I o dziwo, tyle charyzmy ma. Tutaj podejrzewam, że takie delikatne cheatowanko z mojej strony weszło, ponieważ no jednak ci simowie wzięci z defaultów, niektórzy mają jakieś randomowe umiejętności, a to raczej chodziło o to, żeby te umiejętności nabijać od nowa, od podstaw. No ale okej, no przyjmijmy, że to jest taki wyjątkowy NPC. Zakazany NPC Asylum Challenge. Okej, ścieknij się. Nie możesz? Ktoś tutaj w ogóle jest w tym kiblu? Jest. Jest akurat nasz pan odwożący do pracy. No na całe szczęście nikczemny szarlatan nie może opuścić tego miejsca, ale jakim cudem? Tak samo ta, ona się w ogóle nie chce ruszyć, ona się restartuje. A grając na innych parcelach tymi simami, to oni się zachowywali normalnie. To mnie trochę martwi, ponieważ właśnie celowo wzięłam ich, a nie innych, bo uznałam sobie, że o, oni na pewno nie będą sprawiać problemu. No ale jednak. I pytanie, czy ja mogę w ogóle... Znaczy nie, no widać ewidentnie, że ona się po prostu restartuje. No, ale dlaczego tak jest? Tego nie wiem. Okej. Teraz pytanie, czy musimy robić tej całej zgrai jeść, czy możemy po prostu sami sobie? Może póki co dobądźmy egoistyczni. Na razie wszyscy są na zielono, raczej, może trochę na żółto. Więc każdy powinien zadbać o siebie. O, on ma dzisiaj do roboty, a potem ma 2 dni wolnego. Więc właśnie fajnie, gdyby teraz poszedł do pracy. O Jezu, o Jezus. Czy mam tutaj jakieś gości? Niech to nas wita. Witają nas simowie, którzy niekoniecznie powinni się tutaj znajdować. Czyli masażyści i chyba to jest jakiś dyrektor szkoły. No dobra. Odbierz lalkę wodą? Jak to? Ja chcę zobaczyć tą interakcję, bo nie wiem, o co chodzi. No, chyba się nie dowiemy. Dobra, to powitaj wszystkich. Musimy mieć jakiś przyjaciół, żeby móc awansować i tak dalej. Też mamy 5 przyjaciół. To chyba też jest jakieś nagięcie tego challenge'u, no ale dobra, no trudno. Akurat cierpisz na towarzycho, a raczej na jego brak, więc może porozmawiaj sobie pogawędka z tą typiarką. Na razie póki co to chcę być simoroślą. I chcę spotkać wielką stopę. Posłuchaj, nawet mieszkasz wielką stopą. Z wielką stopą pod jednym dachem. Ale to mu najwidoczniej nie wystarcza. No, niestety. Smutek. Jeden wielki smutek. O! Ale koleżanka nam się odbagowała. Całkiem nice. Całkiem spoko. Ten se nawet gra w szachy. Może być. Okej. Kiedy ta twoja fura przyjdzie? Przyjedzie. Już niedługo. Okej. Zadecka oczywiście jest w swoim świecie, ale póki co nie znika. Dobra, czyli ty do pracy idziesz, okej. I nie mogę nikim innym kliknąć. W ogóle, o! Jakie ciuchy do roboty, spoko. Okej. Jak inni? Kurde, wielki stopa zaraz normalnie namaluje cały obraz. Jest w miarę okej. Jeśli mówię tak jakby nie do końca ogarniali. Na przykład właśnie dalej ta dziewczynka. Trochę się restartuje, ale... Najbardziej to mnie ten nikczemny martwi, no naprawdę. On był taki spoko ziomek, jeszcze do niedawna. Dziwne. Ale najgorsze jest to, że ci simowie w ogóle nie odczuwają czegoś takiego póki co, jak nie wiem, spanie, głód. Chociaż, poczekajcie, gościu, który odwozi simów, wziął chipsy. Okej. Oho, pani Zadecka chyba też się chce wziąć i stąd zmyć, niestety. O, jeszcze jej się podoba.
nikczemny szarlatan. Średnio, kurde. Myślałam, że oni trochę będą bardziej współpracować. Czy w razie co, jakby taki sim typu nikczemny szarlatan albo pani Zalecka liwnęli, to czy to też możemy uznać jako za śmierć sima, czy nie? Nie wiem, powiem szczerze, nie wiem. Nie wiem. Rozwinąć maksymalnie umiejętnością, to jest chore. Nie mógłby na dzień dobry jakieś takie proste zadanie mieć, typu, nie wiem, poznać nowego sima czy coś, on co od razu albo stać się simoroślą, albo osiągnąć maksymalnie umiejętność, albo zobaczyć czyjegoś ducha. I musimy czekać do samego rana po kolejną gazetę. Aby w razie co to mieć nowy dobór prac. Ciekawe, czy on znajdzie tą swoją ukochaną pracę wymarzoną. Czy ja mogę jakoś ich zrestartować? No nie. Pisałam tylko nieszczęsnego bullpropa. Ale coś nie tak jest zdecydowanie. Niestety. No nie mogę jej zrestartować. Niedobrze. A tak jakbym wzięła coś typu... Wiem, że to jest naginanie i ogólnie szkoda, że ja coś takiego robię. Ale okej, już poczekam, aż on wróci z pracy. Może tym samym badboxem da się to naprawić? Chcę, żeby oni się po prostu resetnęli, żeby im wymazać to liwnięcie się. Ale o której on wróci? Dopiero 22 słabo. To może póki co to chociaż oto sprzedam. I co? I to ratuje takie dziwne rzeczy? Poczekajcie. O nie. Force errors. Że nie wiem, co wybrać, kurde. O, coś kliknęłam, kurde, i on się w ogóle z pracy pojawił. Niedobrze. A ten dalej chce liwnąć? Oho. Pani Zadecka liwnęła na dobre. Nikczemny szarlatan jeszcze nie. Kurde, ty powinieneś być w robocie, typie. Nie mogę go już do tyry wysłać. Dlaczego? Kurde. Nie jest dobre. Dobra, chyba muszę w ogóle zmodyfikować niektóre rzeczy tutaj. Gdyż ponieważ po pierwsze, on będzie nam strasznie przeszkadzać. Więc nara. A, nie mogę nagle. Okej. Znaczy mogę sobie przywołać kogoś normalnego bardziej? Byłoby nice. No. Default. Kto by tutaj nie znikł? To nie wiem. Może o te dwie typiarki, co nie są dodane do dodatku Nocne Życie. One chyba będą w miarę spoksik. Więc właśnie zamiast tego nikczemnego szarlatana, to możemy je przygarnąć. Myślę, że to jest dobry... O nie, powziąłam. Dobra, ale powiedzmy, że to jest pierwszy odcinek. Tutaj trzeba troszeczkę jeszcze poogarniać to, co nieogarnięte. Drzewo genealogiczne tutaj tej parceli.
Beatkę i Adrianka. A przy okazji, czy możemy usunąć kogoś? O, możemy. Dobra, ok, i usunął się. Nawet tutaj... Ops, nie, kogoś usunęłam. Kurde. Dobra, chyba przywróciłam, ok. Dobra, mam nadzieję, że one będą o wiele bardziej ogarnięte w tym temacie. A co? No, nie chcą liwnąć, to na pewno, a to już mnie cieszy. Okej, gościu, miałeś coś w ogóle z pracy zarobić i nie zarobiłeś nic. Bo cię wzięłam i debugowałam. Aha, niedobrze. Ale dobra, no i tak przypuśćmy, że to nie jest tak jakby... No, no tak wariowanie. W końcu to jest... Psychiatric Challenge, co mnie tutaj jeszcze dziwi. Nie powinno mnie nic dziwić. Dobra, najważniejsze, nie ma co przeżywać. Najważniejsze, że to nie jest jego praca docelowa, tak? Że to jest tylko praca zastępcza. Okej, to weź się może umyj. Coś tutaj zrobili, widzę, pysznego do jedzenia, albo tak może średnio pysznego, ale z braku laku. Może niedługo pójdziemy spać. To może mu się coś przeroluje na bardziej normalnego, aby móc trochę podnieść ten jego pasek aspiracji, no bo jest on mocno średni, nie? Okej. Okay. Już mamy mało miejsca, kurde, śpi w piżamie. Śpi, 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 śpi. Okej. Okay. W sumie kto nie śpi? Tu chyba też jest zajęte przez tą dziewczynkę zbagowaną. Tu kolejna dziewczynka zbagowana. Aha, ta nie zajm... O, ale ona się zajęła tym morderczym rowerkiem. To może być słabe dla niej. O, proszę, ona tutaj sprząta. Nie no, okej. Okay. Dobra. Będę pamiętała w kolejnym odcinku, żeby wyrzucić nikczemnego szarlatana oraz panią Zadecką, bo to bez sensu. Oni sobie tutaj dobrze dają radę. No i wszyscy są z folderu default. No, pomijając pana, który podwozi wszystkich do pracy, no ale wiadomo, że nim się raczej w Simsach nie steruje. Okej. O, nawet na spaghetti zrobiła całkiem nieźle. Jestem w szoku, czy to tak działa w miarę w porządku. Teraz pytanie, czy możemy sobie zaczitować i wziąć to do lodówki i zachować resztki? No nie, no znowu mu się przerolowało coś strasznie głupiego, typu wywinąć się śmierci, czy rozwinąć maksymalnie umiejętność, no kiepską. Ale niedługo będzie gazetka. Nowe możliwości. O, ona tak się zaaferowała tym całym rowerkiem, że zapomniała do kibla i się zeszczała w gasie. I śmierdzi. Nieźle. A ten co znowu? No sorry, no wymyśl coś lepszego. Naprawdę. O, ona coś do ciebie gada? No nie gada. Okej, okay, całkiem spoko. Mam nadzieję, że niedługo gazetka przyjdzie. O nie, on jeszcze ma jakąś w ogóle sraczkę. Dlaczego? Ty możesz w ogóle mieć do niej jakieś takie romantyczne relacje? Niby możesz. Pomimo tego, że ona jest z defaultów tak samo jak i ty. Okej. Okay. Jest spoko. Niby nie masz takich pragnień, ale jak będziemy mieć im więcej przyjaciół, tym lepiej. Wychodźmy z tego założenia. Poczekaj, poczekaj, bo trochę jesteś taki sikający, ja muszę o ciebie dbać. Ej, sikający, komfort, kurde, to może weź się odpręż. Do gazetki jeszcze chwila została. Nie, dobrze sobie radzą, kurde. Jest okej, naprawdę. Jestem w szoku, szokers. Dobra, poszukaj pracy.
Może będziesz mieć tą swoją najdę best. Co ty na to? Szankowiec? Nie. Gracz? Nie. Edukacja. Tutaj by się przydał nikczemny szarlatan, no ale co? O, tu uznał, że nie chce brać udział w tym syfie. W sumie trochę mu się nie dziwię. Okej. Okay. Elżbieta Radek jest na żółto. Wielka Stopa też jest na żółto. No tak poza tym. No. Komfort go strasznie męczy. Kurde, bo go wzięłam z jakiejś parceli, gdzie on troszeczkę już chorował. Był jakiś podziębiony i teraz no co będzie mi narzekać. No okej, no póki ma ten jeden punkt. Póki jeszcze... no tak, a tutaj teraz będziemy 2 dni na bezrobociu siedzieć. A mamy 80 simoleonów w kabzie. Ups. No. Czyli będą 2 dni nudy. Niedobrze. Chcesz sobie poprawić taką... O, a propos, czy rachunki przychodzą. A tak z ciekawości weź tam pocztę. Ile to może być tego? 1600, to no. No może być ciekawie, nie powiem, że nie. Na razie mamy trochę uwiązane rączki. Aby to wszystko opłacić. Fiu, fiu, fiu. Okej, w sumie myślę, że możemy sobie ten odcinek zakończyć właśnie na tym. Przypuśćmy, że to jest taki pilotażowy odcinek. Taki, nie wiem, odcinek 0 albo pierwszy o tym, co się będzie mniej więcej działo. Ja już trochę wiem na temat specyfiki tego wszystkiego. No przede wszystkim muszę niestety panią Sadecką i nikczemnego szarlatana stąd wyrzucić. A szkoda, ponieważ byli trochę nawet bardzo obiecujący, nie? Jako tacy kluczowi NPC, których się nie powinno dodawać. No ale ta parcela sprawiła, że jakoś... No chcą oni opuścić tą parcelę, przypomnieli sobie nagle, że hej, no w sumie to rzeczywiście jesteśmy zakazani. Ale chociaż Wiedźma Twardziel, tak jak i inni, działają w miarę sprawnie. Okej, więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do pozostałych, trzymajcie się. Pa!